Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam Was w niedzielny poranek 25 lipca, a pragnę to czynić słowami z książeczki z Biblią na co dzień. A będę czytał z psalmu 82, trzeci werset i z pierwszego listu Jana z trzeciego rozdziału, 18 werset. Słuchajmy się w słowo. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Dzieci miłujemy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Słowo, które ma dzisiaj zespalać te biblijne cytaty, to słowa zrzeczone z pieśni Christiana Gellerta, który tak napisał: Błogosław mi, niech w myśli mam swe święte powołanie i ucz mnie czynić to, w czym masz upodobanie. A kiedy bliźni w biedzie jest, z pomocą chcę mu śpieszyć, zaś szczęścia nie zazdrościć mu, a z cnót się jego cieszyć. Drodzy, słowa, które usłyszeliśmy, a które skreślił święty Jan Apostoł. Dzieci miłujemy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Są, myślę, bardzo pięknym i prostym drogowskazem na życie. Każdy z nas gdzieś, myślę, że ma zapisane w swojej pamięci słowa, które kiedyś powiedziała mu jego babcia, jego dziadek, może rodzic. Słowa, które wydawałoby się, że są proste, płynące prosto z serca, i w rzeczywistości są niesamowicie istotne i ważne. Pozostały w pamięci i gdzieś kierują naszymi krokami. Święty Jan należał do tych trzech apostołów, których Jezus wybierał do przeżywania największych wydarzeń w swoim życiu. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy na przemienienia na górze Tabor i zmagań Jezusa w ogrodzie Getsemane. Dlatego to, co napisał w swoich listach i w Ewangelii, i w objawieniu, jest tym, do czego często sięgamy i w czym poszukujemy słów mądrości dla siebie. Dziś zaś przypominamy mamy tą prostą prawdę. Prawdę o tym, jak należy miłować i jak należy kochać. Nie słowem, ani językiem, ale czynem i prawdą. Ile razy gdzieś spotykamy się z kimś, kto deklaruje nam piękne rzeczy, opowiada, mówi, będę za ciebie się modlił. Tylko czy tak w rzeczywistości jest? Może zamiast rzucać górnolotne deklaracje albo mówić piękne frazesy, słowa, które pięknie brzmią, przyjmują się, robią wrażenie, warto rzeczywiście w domowym zaciszu skłaniać głowę i w cichości Bogu zanosić modlitwy o tych, o których rzeczywiście pragniemy się modlić, którym gdzieś z głębi naszego serca to obiecaliśmy, niekoniecznie deklarując to w swoich słowach. Nie więc ten dzisiejszy Boży zaczyn, który wmieszany jest w nasze życie, przemienia je i sprawia, byśmy z tą prostą życiową prawdą, by kochać siebie nie tylko deklaracjami i słowami, ale czynem, robiąc coś pięknego dla drugiego człowieka. Tak jak te wspomnienie o ubogich, o których powinniśmy dbać i brać ich w obronę, będzie tym najpiękniejszym świadectwem, które wypełnia naszych serc i które świadczy o tym, że wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i Bożymi dziećmi. Niech nam Bóg błogosławi na ten piękny niedzielny dzień. Zostańcie z Bogiem. Amen.